Siemano, z tej strony oczywiście Bajtek. Witam Was w krótkim poradniku, w którym pokażę Wam bardzo fajną rzecz, która wyszła w ostatnim patchu 1.29. I pomimo tego, że nie jest to ani wyrzutnia rakiet, ani plazma, ani laser, da Wam plus 10 do zajebistości. Taką rzeczą są smugi akrobacyjne, które często widzicie na pokazach samolotów. Samolot leci, skręca, fajnie dym mu wylatuje, czerwony, niebieski, różowy, ja osobiście pedalski kolorów nie preferuję, żółty. Obojętnie jaki, jest to rzecz bardzo fajna, która wyróżnia Was właśnie spośród tłumu. A żeby takie smugi uruchomić, wchodzimy sobie najpierw w menu, wybieramy opcję, dokładnie sterowanie i wchodzimy na sterowanie myszą, z którego obecnie ja korzystam. Szukamy takiej opcji, która nazywa się dokładnie smugi akrobacyjne. Jest ona w zakładce różne, jest to trzecia zakładka. Jako że ja mam już tą opcję udostępnioną, musimy na nią kliknąć dwa razy i sobie wpisać na przykład przycisk K. Ja już to wcześniej oczywiście zrobiłem. Potem oczywiście dajemy OK i idziemy dalej. Oczywiście każdy możemy sobie modyfikować, jak tylko chcemy, wchodząc w opcję gry, a następnie na rodzaj dymu podczas akrobacji i wybierać, czy chcemy go na skrzydłach, czy na środku samolotu. Mamy do wyboru różnorakie kolory: biały, czerwony, pomarańczowy, żółty, zielony, niebieski, magneta, biały itd., itd. Wszystko leży tak naprawdę od Waszego gustu. Hej widzu, jesteś tam? Tak, właśnie do Ciebie mówię. Słuchaj stary, zapraszam Cię do subskrybowania kanału i lajknięcia profilu na Facebooku, który znajdziesz w informacjach zaraz poniżej filmiku. Mam też dla Ciebie specjalną listę filmów, które sprawią, że staniesz się prawdziwym osem przez tworzy. Trzymaj się i do zobaczenia podczas bitwy. Zakochani są wśród nas, zakochani pierwszy raz, tak po prostu bez pamięci zakochani, mają po 20 lat.